Cześć, witam Was w kolejnym moim filmie. Dzisiejszy film jest kontynuacją ostatniego filmu, do którego link znajdziecie poniżej w opisie, na którym przedstawiałem Wam zakupy, które wykonałem na aukcjach, zakupy, które dotyczyły polskich monet z różnego okresu. I były to monety przedwojenne, i PRL, i monety z lat 2000-2010, 10-złotówki lustrzanki. Pod tym filmem dosyć dużo komentarzy się pojawiło i można powiedzieć, komentarze dotyczyły przede wszystkim dwóch rzeczy. Pierwsze pytanie, czy tego typu zakupy mają sens? Czy z takimi monetami, co z tym zrobić w przyszłości? Czy da się to sprzedać, czy nie lepiej po prostu kupić monety bulionowe? I to jest pierwsza rzecz, do której chciałbym się odnieść. I w drugiej części filmu powiem na temat tego, w jaki sposób liczyłem cenę premium, o której dosyć dużo mówiłem, natomiast chyba nie przedstawiłem tego wyraźnie, w jaki sposób w tych moich obliczeniach było to uwzględnione. W drugiej części filmu pokażę Wam jeszcze raz tą tabelę i pokażę dokładnie, jak to liczyłem. Dobrze, przechodząc do pierwszej części. Tutaj mamy te 5 monet, które ostatnio kupiłem. 10 złotówki, 2008, 2008, 2007 rok, 2005 rok i 2005 rok. Dlaczego zainteresowałem się w ogóle tymi monetami? Może jeszcze do tego dostawię tutaj dwie 20 złotówki, ale o nich dzisiaj nie będę mówił. Ale to jest dokładnie, można powiedzieć, analogiczna sytuacja. Na dzień dzisiejszy poza monetami bulionowymi w sieci czy wśród osób, które zbierają srebro, jest dosyć popularne tak zwane junk silver, czyli srebro śmieciowe. To srebro śmieciowe, jeżeli chodzi o warunki polskie, najczęściej są to albo tak zwane olimpiady, albo faszyzm, albo 30 lat PRL-u, czyli monety gdzieś, które były wybijane w latach 70. o różnej próbie srebra w dużych nakładach. One nie mają wartości numizmatycznej, są dzisiaj bardzo często sprzedawane w pakietach jako tak zwane srebro śmieciowe. I teraz tak, chciałbym Wam pokazać, w jaki sposób to wyglądało z tymi polskimi 10-złotówkami. Zobaczmy na nakłady. Tutaj Zbigniew Herbert, 2008 rok, 113 tysięcy. 2008 rok Olimpiada, 150 tysięcy. 2007 rok Enigma, 52 tysiące. I tutaj dwa papieże, 2005 rok, 176 tysięcy, ten platerowany, i 170 tysięcy zwykły. Te nakłady są bardzo duże. Ja sobie zrobiłem takie obliczenie dla roku 2008, czyli w tym roku, w którym był wydany ten Pekin, ta moneta 10-złotowa. W 2008 roku wszystkich monet 10-złotowych wybito 1 123 000. To jest tylko 2008 rok. Te monety były bite w takich dużych nakładach pomiędzy 2005 na pewno, a 2009, bo z tego przekroju mam tutaj monety i one wszystkie mają bardzo duży nakład. Czyli nie sprawdzając tego, nie weryfikując, ale śmiało mogę stwierdzić, że tych monet 10-złotowych wybito 6-7 milionów, jak nie więcej. Jak się to ma do monet, i tych monet z racji tego, że ten nakład był bardzo duży, tego jest na aukcjach mnóstwo i ceny tego są o coraz niższe. Dla porównania, jak to się ma do nakładów tych trzech monet, które są najpopularniejsze, jeżeli chodzi o te polskie srebro śmieciowe. 30 lat PRL, to tutaj mamy tego zdecydowanie więcej, bo to jest 13 milionów. Faszyzm, ponad 1 800 000 i Olimpiada ponad 2 miliony. No ale widzimy, że niech będzie, że jest tego połowę tego, co tego srebra z PRL-u. Natomiast moim zdaniem w niedalekiej przyszłości te monety będą spełniać dokładnie taką samą rolę, jak dzisiaj potocznie zwane mapki, czy żołnierze, czy olimpiady. Czyli będą pojawiały się na aukcjach w pakietach po 10, po 20 sztuk jako srebro śmieciowe. Jeżeli dołożymy do tego jeszcze monety
20-złotowe, które również były, no oczywiście nie wszystkie, bo część z nich i w przypadku tych dziesiątek, i w przypadku tych dwudziestek, no jest sporo monet, które mają wartość numizmatyczną, które są rozchwytywane i których cena jest zdecydowanie wyższa. Natomiast jeżeli dołożymy do tego na przykład takie jaszczurki, które miały nakład rzędu 100 tysięcy egzemplarzy, no to mówię, no robi nam się z tego naprawdę spora ilość. Moim zdaniem zaletą tych monet jako srebra śmieciowego będzie to, że one wszystkie mają tą samą masę, jeżeli chodzi o dziesiątki. Dwudziestki są dwa razy większe i tą samą próbę, czyli nawet jeżeli będziemy mieli pakiet 10 monet, każda inna, no to można przyjąć, że mamy dokładnie, no tak jakbyśmy mieli 10 takich samych monet. Z tego powodu uważam, że warto zainteresować się tymi monetami. No jest kwestia ceny oczywiście. Jest kwestia ceny, czyli tutaj dochodzimy do drugiej części, w której chciałbym mówić na temat ceny spot i w jaki sposób ja sobie to obliczałem, to znaczy jaki przyjąłem próg, przy którym jeszcze mi się to opłaca. Ale to za chwilę, gdzie przejdę do pulpitu monitora i pokażę Wam, w jaki sposób w tej tabeli, którą pokazałem na końcu ostatniego filmu, wykonywałem te obliczenia. Ale jeszcze tutaj jedna taka ciekawostka, ponieważ nie wiem, czy się orientujecie. Ja powiem szczerze, ja popełniłem błąd w 2008 roku i kupiłem właśnie sobie wtedy tą monetę, dokładnie ten Pekin. Kupiłem ją w dwóch odmianach, ona jeszcze była z taką, zamiast dziurki jeszcze była tutaj kulka. I tutaj pokażę Wam trochę danych, jak to wyglądało wtedy. Słuchajcie, ta moneta, cena emisyjna tej monety to było 61 zł. Cena spot, to są dane oczywiście tutaj przybliżone. Ona była wyemitowana 23 lipca 2008 roku. Cena spot wtedy to było w granicach 14 dolarów. Dolar był mniej więcej po 2,20. Czyli wartość srebra w tej monecie to jest 13 zł i 48 zł. To jest wartość, to przesunę, nie wiem czy to widać, tutaj tak. O. I 48 zł to jest wartość tak zwana premium. Także powiem szczerze, zakup tej monety w 2008 roku był zdecydowanie dużym błędem. Gdybym wiedział wtedy, gdybym sobie zdawał sprawę, jak ten duży nakład wpłynie na cenę tych monet, no to na pewno bym tej monety nie kupił. Dobrze, przejdźmy do drugiej części filmu. Dobrze. Słuchajcie, to jest tabela, którą pokazałem na końcu poprzedniego filmu. Chciałbym troszeczkę opowiedzieć i objaśnić, jakie obliczenia tutaj wykonałem. Więc tak jak wspomniałem, wszystkie wyliczenia były prowadzone 30 listopada 2019 roku. Cena uncji srebra spot, cena na giełdach wynosiła 17,10 dolara. Dolar był po 3,92, no z tego nam wychodzi w złotówkach. Cena uncji 67,3 grosze. I tutaj dodatkowo wyliczyłem sobie cenę za gram srebra, czyli 2 złote i 16 groszy. I teraz tak, pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem, to znalazłem najtańszą monetę bulionową, którą udało mi się znaleźć i wprowadziłem sobie ją w następujący sposób. Czyli cena monety, waga tej monety, próba, ilość czystego srebra, no 31,1, czyli uncja, cena spot, czyli dokładnie to, co tutaj mamy, i premium. I teraz tak, to premium wyliczam sobie w następujący sposób. Jest to po prostu różnica ceny kupna, ja może tą formułę pokażę, odejmuję od ceny monety cenę spot i wychodzi mi wartość bezpośrednio w złotówkach. I teraz przeliczam sobie to w dwojaki sposób. Raz to jest na procenty, gdzie określam, jaki procent ta cena wyrażona w złotówkach stanowi w stosunku do całej ceny monety. W przypadku tej monety bulionowej jest to 16%. I dodatkowo wartość już taka bardziej miarodajna, ile dopłacam do 1 grama srebra, jeżeli chodzi o złotówki. W przypadku tej monety bulionowej do każdego grama, czyli gram 2,16 i do każdego grama w przypadku tej monety dopłacam 41 groszy. No i mamy na końcu cenę 79,08. I teraz tak, jakie było założenie? Założenie było takie, żeby kupić srebrne monety polskie
po cenie zbliżonej do Junk Silver. Okazało się, że bardzo dużym problemem będzie przesyłka, zwłaszcza w przypadku małych zakupów. No, są na sieci pakiety, tak jak powiedziałem, duże za 1000-2000 zł. W przypadku tych pakietów no, ta przesyłka nie jest tak dużym problemem. Natomiast jeżeli ktoś chce kupić to srebro w mniejszej ilości 200, 300, 400 zł, tak jak ja to kupowałem, i wylicza sobie to tak skrupulatnie jak tutaj co do złotóweczki czy co do procenta, no to koszt przesyłki stanowi no dosyć, no jest tutaj dosyć istotny. To co prawda on nie jest duży, to jest takie, można powiedzieć, troszeczkę uszczepianie się, no ale w obliczeniach go tu trzeba uwzględnić. No i teraz tak jak wam mówiłem o tych 10 złotówkach, ja kupiłem tych 10 złotówek 5. 16% średnio na monecie bulionowej, tutaj był to chyba australijski kangur, o ile dobrze pamiętam. Monetę Pekin, tą z dziurką, kupiłem poniżej ceny spot. Na Zbigniewie Herbercie 9% spotu, Enigma 9%, papież 2,8 i drugi papież 9 spot, czyli no tutaj gdyby to uśrednić, no to pewnie około 6% wyjdzie, czyli jest no zdecydowanie taniej niż w przypadku monety bulionowej. No tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że te monety mają potencjał, żeby w niedalekiej przyszłości pełnić taką samą rolę jak mapki, czy faszyzm, czy olimpiada, i nie powinno być problemu z upłynnianiem takich pakietów, takich monet 10-złotowych. Mówimy tutaj oczywiście o takim inwestowaniu małych kwot, bo mówię, jeżeli ktoś inwestuje kwotę, nie wiem, 10, 20, 100 tysięcy, no to oczywiście nie ma w ogóle co oglądać i przejmować się tymi wyliczeniami, no bo to się ma nijak do tego. Dobrze, i teraz to, co o co też było w komentarzach pytane, to znaczy w jaki sposób policzyłem cenę tutaj spot, jeżeli chodzi o ten żaglowiec, o tą dwuzłotówkę. Ja tak jak powiedziałem, dla mnie istotne było, jaki procent ceny monety stanowi tak zwane premium. W przypadku tych monet tutaj droższych, gdzie no, cena spot jest 7 zł, a sama moneta kosztuje 18 zł, no to nam się, to tutaj jest to 60%. Natomiast jest to właśnie liczone, że dla mnie 100% to jest cena, którą zapłaciłem. Bo tutaj w jednym z komentarzy było podane, że to premium powinno wynosić grubo ponad 100%. No faktycznie, gdybyśmy liczyli, że dla mnie 100% to jest cena spot, no to w tym momencie tutaj mam grubo ponad 100%, jeżeli chodzi o to premium. Natomiast ja to przeliczałem troszeczkę inaczej. Dobrze. Słuchajcie, powiem wam jeszcze tyle, że taki prosty arkusz, w którym wprowadzamy sobie cenę, wagę, próbę srebra, wyliczamy sobie ilość czystego srebra, wyliczamy sobie cenę spot. Jest bardzo przydatny, jeżeli chcemy kupować inne monety niż tylko monety bulionowe o próbie 999. Można sobie bardzo szybko, bardzo łatwo wyliczyć, ile srebra jest w monecie, no i ile, no mówiąc prosto, ile możemy za nią zapłacić, żeby to się jeszcze opłacało. Ta głowa kobiety, tutaj 15%, czy też ten żaglowiec, to są monety, które miały już zdecydowanie wyższe te premium, natomiast no one, no wydaje mi się, że to wynika z tego, że to już nie jest srebro czysto inwestycyjne, tylko jakąś wartość numizmatyczną te monety może już też mają, tu przyznaję się, że na tym się nie znam. Kupiłem, mam, są fajne. Dobrze, dzięki wam bardzo, to tyle, co chciałem wam dzisiaj powiedzieć. Jeżeli wam się podobało, zapraszam do komentowania, podzielcie się swoimi opiniami na temat, czy uważacie, że takie podejście jest słuszne, czy inwestowanie jakichś mniejszych kwot właśnie w takie srebro śmieciowe, bazujące na polskich monetach, waszym zdaniem ma sens, czy to nie ma sensu. Jestem ciekawy, co o tym myślicie. Tyle na dzisiaj. Zapraszam do subskrybowania kanału. Dzięki. Cześć.